Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Szanowni Państwo, drogi księże, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Powiedziano, że to jest pierwszy wykład. Mam nadzieję, że to będzie cała seria wykładów. Następne nasze kolejne spotkanie, na pewno jeszcze raz to powtórzymy pod koniec, będzie z panem profesorem Grzegorzem Kucharczykiem. Zgodził się przyjechać. Będzie 15 grudnia, z czego wszyscy się ogromnie cieszymy. Szanowni Państwo, rzeczywiście dzisiejsze czytania są szczególne. Pierwsze, które dotyczy matki siedmiu synów. Matki, która zachęca swoje ostatnie dziecko do tego, aby zachowało prawo Boże, zachowało się tak, jak należy, przy całej świadomości tego, że straci tylko to dziecko. Po ludzku jest to strasznie trudno przyjąć, patrząc na śmierć swojego dziecka. Siedmiu synów jednego dnia powinien stracić. Drugie czytanie. Też przypowieść Pana Jezusa o minach też jest dla nas trudna do odczytania. Ostatnie fragmenty mówią o tym, że ten człowiek, który zdobył godność króla, widząc nieposłusznych ludzi, którzy spiskowali przeciwko niemu, kazał ściąć, pozbawić życia. Po ludzku trudno nam to wszystko zrozumieć. Dlaczego, proszę Państwa, o tym wszystkim mówię teraz, na samym początku mojego wykładu? Dlatego, że my dzisiaj, jako ludzie, mamy wielką trudność w dobrym życiu, w odnajdywaniu pewnych ważnych rzeczy. Nie dlatego, że jest jakoś szczególnie trudno dziś. Trudno zawsze było. Przypominam sobie mojego dziadka Antoniego, który był dziewiątym dzieckiem. Miał 3 miesiące, już nie miał ani mamy, ani taty. Wychowywała go babcia przed wojną, tuż po pierwszej wojnie światowej. Straszna bieda. Kiedy w 1937 roku poszedł do wojska, to wyszedł z wojska dopiero w 1945 roku, w kwietniu. Ważył 38 kg. Wrócił do ojczyzny, zawarł związek małżeński, no ale od razu pojawiły się trudności, bo nie pozwolono mu budować domu. Był czas kolektywizacji. Chciano zabrać ziemię. On oczywiście ziemi nie oddał. Mieszkał na 2 lata w ziemiance. Jedno dziecko się urodziło. Jedno dziecko umarło. Naprawdę życie ludzkie jest trudne w ogóle. Zawsze było trudne. Ale my bardzo często z tym naszym życiem trudnym sobie nie radzimy. Dlaczego sobie nie radzimy? Nie radzimy sobie przede wszystkim dlatego, że patrzymy na to nasze życie bardzo często przez pryzmat nie tylko naszych uczuć, przeżyć, sentymentów, a nie staramy się spojrzeć na to życie, używając rozumu. Używając rozumu, który jest pokierowany prawdą rzeczywistości. Matka, która na pewno z bólem serca patrzyła na śmierć swoich dzieci, wiedziała, że Pan Bóg, który utworzył te dzieci w jej łonie, nie pozwoli, aby te dzieci umarły na wieki. To rozum pokierowany prawdą wiary
pozwalał jej widzieć przyszłość i być wiernym prawdzie Bogu mimo wielkiego zła, mimo wielkiego cierpienia. To jest właśnie mężna kobieta. Tak na marginesie Państwu powiem, że chciałem ten pierwszy mój wykład nazwać troszeczkę inaczej. Cnoty nie wieście, a wychowanie człowieka. Ale pomyślałem sobie, że byłoby to zbyt prowokacyjne. W związku z tym, no, o cnotach nie wieście dzisiaj mówiło Pismo Święte. W związku z tym, no, jakoś tak się to wszystko cudownie ułożyło. Proszę Państwa, przystąpmy do rzeczy, bo wiem, że Państwo jesteście też po całym dniu pracy. Ważne rzeczy trzeba powiedzieć, nie dzielić się tutaj pewnymi tylko wspomnieniami. To, co dzisiaj chciałbym Państwu przekazać, a co moim zdaniem jest dzisiaj jakoś szczególnie mocno wypierane z kultury. Jedno zdanie właściwie. Wychowanie człowieka polega na ucnotliwieniu. Tajemnica dobrego wychowania człowieka leży w cnocie, w trwałej dyspozycji do dobra. Tej trwałej dyspozycji do dobra, która czyni dobrym człowieka, jak i jego działanie. My dzisiaj tego często nie czujemy, nie rozumiemy, nie wyciągamy z tego krótkiego sformułowania całego bogactwa. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy pozbawieni nie tylko po 45 roku, ale tak właściwie od czasów rewolucji francuskiej, pozbawieni kultury klasycznej, która pokazywała nam cnotę. A dzisiaj cnota, to słowo kojarzy się z dziewictwem troszkę z takim jakimś archaicznym elementem bliżej nieokreślonym. Wielu ludzi pracowało nad tym, abyśmy właśnie takie, jakby to powiedzieć, złe pojmowanie cnoty mieli. A przecież cnota, tak jak mówili Grecy, to najlepszość. Kiedy Grecy mówili o cnocie, używali słowa arete. Najlepszość. Kto jest człowiek cnotliwy? Ten, który żyje, działa najlepiej, jak się da. Nie byle jak, byle był. Ale właśnie najlepiej, jak się da. To jest ktoś, kto ciągle dąży do doskonałości. Chce być coraz lepszy. Rzymianie, kiedy zetknęli się z kulturą grecką, przetłumaczyli to słowo arete na ten virtus, vir, po łacinie to jest ktoś, kto zasługuje na miano prawdziwego mężczyzny, męża. To jest jakby przeciwieństwo błyska, gołowąsa, człowieka nieodpowiedzialnego. Mąż prawdziwy, czyli ktoś, kto ma rozum, ktoś, kto ma siłę, ktoś, kto jak coś u pieca zrobi, chociażby się paliło, wykona, bo on jest właśnie mężem. Cnota daje właśnie siłę, daje przewidywalność, daje skuteczność, daje bezpieczeństwo. Tak jak prawdziwy mężczyzna, ojciec rodziny, prawdziwy facet, powiedzielibyśmy. To jest cnota. A co to znaczy żyć cnotliwie? To właśnie żyć właśnie tymi wszystkimi elementami, które ma prawdziwy mąż, prawdziwy mężczyzna. Czasami też Rzymianie przekładali ten termin arete na słowo habitus, od habere, mieć, posiadać, dysponować czymś. To posiadanie, proszę Państwa, u Rzymian oznaczało tak naprawdę wolność. Wolność. Co to znaczy być cnotliwym?
Być cnotliwym to być przede wszystkim wolnym, należeć do siebie, posiadać siebie. Bo jeśli nie masz cnót, to nie należysz do siebie. Nie należysz do siebie. Bo masz na przykład pijaństwo, bo jesteś spóźnialski, bo jesteś leniwy. Nie należysz do siebie. Wady cię posiadają. Tradycja grecka, rzymska, także średniowieczna, renesansowa uczyła, że efektem każdej z cnót jest przede wszystkim siła, firmy. Prawda? Masz cnotę, więc jesteś człowiekiem silnym. A dlaczego jest potrzeba siły? Bo oczywiście tu nie chodzi tylko o siłę fizyczną. Raczej chodzi o siłę ludzką, duchową, tę, którą ma wolę ludzką. Dlaczego jest potrzebna siła? Dlatego, że większość dóbr ważnych w życiu człowieka to są dobra trudne. Naprawdę bardzo trudno jest być dobrym tatą. Potrzeba być jeszcze dodatkowo dobrym zięciem, dobrym mężem, dobrym kolegą, dobrym pracownikiem, dobrym kumplem. Bardzo trudno osiągnąć dobrą wartościowo. Byle co jest łatwe. Łatwo wypić kilka piw, ale trudno wybudować dom, zdobyć wykształcenie. Dobro jest trudne. Dlaczego więc potrzebujemy wszyscy cnót? Dlatego, że dobro jest trudne. Bez dóbr trudnych, takich jak honor, jak miłość, jak rodzina, będziemy ludźmi marnymi. Będziemy żyć w dziadostwie. Dziadostwo nie polega na braku nowego samochodu. Dziadostwo polega na ubóstwie dóbr, tych istotnych ludzkich. W związku z tym mówiono o tym, że potrzebujemy cnót. Po co? Po to, żeby mieć siłę do zdobywania ważnych dóbr. Ale nie tylko siła jest ważna. Ważna jest także forma działania o czasie. Każda z cnót dawała, mówiono, prompter, czyli ten właściwy czas zadziałania. Jeśli tego właściwego czasu nie ma, bardzo często nie zdobędziemy tego dobra, które powinniśmy posiąść. Proszę zwrócić uwagę, zawsze daję taki przykład studentkom ku przestrodze, podając właśnie taki przykład, prawda? Mamy jakąś bardzo sympatyczną, miłą dziewczynę. Ma ta dziewczyna powiedzmy 58 lat i postanawia zostać mamą. To dzisiaj medycyna czyni wiele postępów, może pewne rzeczy ułatwić. No, kobieta 58 lat nie może zostać mamą. Ale proszę zwrócić uwagę, to nie jest dobry czas na bycie mamą. Podobnie nie jest dobrym czasem zostanie mamą, kiedy się ma lat 14, 15 lub 16. Wszystko ma swój czas. Jeśli nie mamy cnót, nie działamy we właściwym czasie. Dobro wymaga działania we właściwym czasie. We właściwym czasie coś trzeba rozpocząć, zakończyć. Jeśli tego nie mamy, mamy wielki kłopot z osiągnięciem jakiegoś ważnego dobra. Ale cnota również dawała to, co w języku łacińskim nazywane jest delectabiliter, czyli rozkosz działania, przyjemność działania, radość działania. Po czym poznać człowieka cnotliwego? W Grecy, w Rzymianie, cała tradycja, również ta, która istniała w czasach Zamoyskiego, mówiła, że po tym, że ten człowiek jest radosny, zadowolony. Dlaczego? Dlatego, że skutecznie zdobywa dobra i dzięki temu ma radość. Cieszy się. Jak jest mężny, pokonuje zło. Jak jest umiarkowany, powstrzymuje się od nadmiernego jedzenia, picia. Ma satysfakcję, że zachował się tak, jak należy. Prompter, firmiter, delectabiliter, to były te walory cnoty.
Grecy, Rzymianie zdawali sobie również sprawę z tego, że zdobywając cnoty, my tak naprawdę niejako tworzymy siebie. My tak naprawdę ostatecznie przybliżamy się do celu ludzkiego życia. Już w starożytności zdawano sobie sprawę z tego, że ten cel, do którego idziemy wszyscy, jest jeden. Tym celem jest Bóg. Możemy nie wiedzieć czasami o tym, ale tym celem jest Bóg. Pozwólcie Państwo, w wielu miejscach w różny sposób to robię, ale przywołuję słowa poganina sprzed 2600 lat. Pitagorasa. Przypisywano mu są takie słowa. Posłuchajcie Państwo. A propos wychowania cud. Wszystko, co dobre, płynie strumieniem z dłoni bogów. Wychowując przeto młodzież do bogobojności, wychowywać ją będziesz do dobrego. Człowiek podobny ma być do Boga, a będzie do Niego podobny, jeśli ukocha prawdę, piękno i cnotę. Dalej. Pitagoras, 2600 lat temu, mówi: niezgoda domowa jest gorsza od miecza i ognia. Jest to choroba na ciele, w czasie której mróz spotyka się z gorączką. Do zgody więc wdrażaj dzieci od wielu. Rodzice są naturalnymi wychowawcami swego pokolenia. Wychowanie ma się rozpoczynać wcześniej, bo pierwsze wrażenia są trwałe jak granitowe góry występujące z łona rozwijające się w duszy. Każdy wiek wymaga innego sposobu obchodzenia się ze sobą. Dzieci nie są twarogi i nie można z nich robić ser wciąż na jedną formę. Porządek jest duszą życia, niechaj więc stanie się drugą dzieci natury. Każdy wiek ma swoje szczególne przypady. Te wykorzenić jest celem wychowania. Dziecię każde jest swego rodzaju podobne do bóstwa. Podawaj mu rękę. Pozwól się rozwijać samodzielnie jego duchowi. Proszę zwrócić uwagę. Pitagoras 2600 lat temu mówi, że człowiek ma być podobny do Boga. A jak się stanie podobny? Poprzez umiłowanie prawdy, piękna i cnoty. Wychowanie ma się rozpoczynać wcześniej. Ma się właśnie rozpoczynać w rodzinie. Proszę Państwa, wiele się dzisiaj nałożyło na to, ażeby, jakby to powiedzieć, obrzydzić człowiekowi cnotę. Prawda? Żeby ją jakby przedstawić jako coś szkaradnego, niegodnego uwagi. Ja pragnę zwrócić uwagę tylko na dwóch takich filozofów. Jeden to Francuz, a właściwie Szwajca, a drugi to Niemiec. Pierwszy to Jan Jakub Rousseau. On doprowadził w kulturze europejskiej, tuż przed rewolucją francuską, do takiego pojmowania cnoty, gdzie ona stała się czymś takim nudnym, przewidywalnym. A człowiek cnotliwy, no to zawsze wiadomo, jak się zachowa, no, jak jest sprawiedliwy, pożyczył pieniądze, no to odda. Prawda? Jak jest mężny, no to pokona jakieś tam trudności, prawda? To cnota jest nudna, prawda? Taki obraz cnoty jako czegoś nudnego, sprzecznego z bogactwem emocjonalnym, z oryginalnością, z entuzjazmem emocjonalnym właśnie nam przedstawił Rousseau. W związku z tym trzeba odrzucić cnotę, bo to jest nudne. To jest takie nudne i normalne. Rousseau tak tę sprawę przedstawił. Drugi, jeszcze gorzej, prawda? Immanuel Kant, filozof Sudlewca, on szukał jakby odpowiedzi też na pytanie, czym jest cnota. Doszedł do wniosku, że cnota to obowiązek.
Ale jaki obowiązek? Obowiązek, który wyklucza przyjemność i korzyść. Obowiązek bezinteresowny, za którym nie stoi żadne dobro. Powinieneś być punktualny, bo powinieneś być punktualny. Tak? To tak nie jest, proszę zwrócić uwagę. Nie ma pracowitości dla samej pracowitości. Jesteśmy pracowici dlaczego? Dlatego, że owoce naszej pracy nam służą, służą innym ludziom. Inni ludzie potrzebują naszej pracy. Jest jakiś cel pracowitości. Gdyby cnota była bez celu, bez realnego dobra, to trzeba by było chwalić za punktualność esesmanów, którzy regularnie przychodzili do swojej pracy w obozie konsekracyjnym. Na miły Bóg nikt tego nie czyni. Dlaczego? Dlatego, że ta punktualność bez przyporządkowania do dobra jest złem. Ta dyscyplina bez przyporządkowania do dobra jest złem. Jest wadą. Kant tego nie rozumie. Dodatkowo jeszcze chciał obedrzeć cnotę z przyjemności. No, tam, gdzie przyjemność miałaby się pojawić, już koniec z moralnością. Koniec z dobrym życiem. Prawda? Więc przepraszam, jesteśmy w kościele, nie będę dawał różnych przykładów, które może tutaj nie pasują, ale takie podejście do cnoty doprowadziło do tego, że człowiek, który nie był osadzony w kulturze klasycznej, był, jakby to powiedzieć, przekonany, że cnota właściwie czyni człowieka pierdolą. Jakby trzeba to nazwać wyraźnie. To nie jest ktoś, kto, jakby to powiedzieć, ma w sobie życie, ktoś jest piękny, dobry, sprawny. Nie. To jest raczej taka pierdolna. Przepraszam za słowo, ale no, o to chodzi. Proszę Państwa, tymczasem tak nie jest. Cnota jest trwałą dyspozycją do dobra. Daje to najlepsze życie. Daje siłę, odpowiedzialność. Daje wolność. Ale także, na to zwrócono w języku polskim uwagę, bo nasze słowo cnota, brykne, tak przedstawia, pochodzi od słowa cześć. Cześć, co to jest cześć? Cześć jest cnotą, cześć jest pewnym aktem afirmacji do drugiego człowieka, czci ojca i matkę swoją przykazaniu, prawda? Na czym polega cześć? Na oddaniu szacunku dla godności drugiego człowieka i na pewnym posłuszeństwie wobec tego drugiego człowieka, czci ojca i matkę swoją. Co znaczy? Więc czym jest cnota? Cnota to jest jakby to, co jest jakby godne posłuszeństwa z uwagi na dobro i to jest to, co jakby warto miłować. Warto miłować. Zwróćcie Państwo uwagę, co język, to inne aspekty cnoty nam się pokazują, prawda? Dla Greków w pierwszej kolejności najlepszość, siła potem, wolność, a w języku polskim to, co godne miłowania, to, co jakby szanuje. Więc każda tutaj etymologiczna zabawa z rozumieniem cnoty jest potrzebna. Proszę Państwa, co jest ważne? Mówimy o wychowaniu człowieka i o cnotach, że cnoty są tym, co prowadzi człowieka do autentycznego wychowania. Zwracamy uwagę na to, że jest bardzo wiele różnych cnót. Bardzo wiele różnych cnót. Dziecko, które przygotowuje się do pierwszej komunii świętej, uczy się czasami i czego? No, cnót kardynalnych. Podstawa, że jest roztropność, taka cnota, która pozwala człowiekowi rozpoznać właściwe dobro i to dobro osiągnąć poprzez wybór odpowiedniego środka. Mamy umiarkowanie, czyli tę sprawność, która pozwala człowiekowi realizować dobro tam, gdzie
są przyjemności i przykrości. Bardzo często przyjemności odciągają nas od dobra. Przykrości też nas odciągają od dobra. Trzeba być umiarkowanym w jedzeniu, w piciu, w przyjemnościach, w rozrywkach, bo inaczej to, co nas, jakby to powiedzieć, raduje od strony przyjemnej, często powoduje naszą śmierć. Mówiono także o sprawiedliwości, czyli o oddawaniu tego, co się drugiemu słusznie należy. Zwróćcie Państwo uwagę, jest bardzo dużo różnych rzeczy, różnych dóbr, które się słusznie należą drugiemu człowiekowi. Drugiemu człowiekowi należy się z naszej strony szacunek, pieniądze, czasami czas nasz i tak dalej, tak dalej. Bardzo wiele różnych rzeczy się drugiemu człowiekowi należy z naszej strony. Mnie się też coś należy od moich studentów, mojej żony. Dzisiaj bardzo trudno jest o tym wszystkim mówić. Dlaczego? Dlatego, że ludzie zrywają związek z rzeczywistością i oni nie czytają świata, nie żyją w realnym świecie, żyją w jakichś fikcjach. I tymi fikcjami potem mierzą realny świat, realną rzeczywistość. Jest pewnego rodzaju problem. Mówiono także o cnocie męstwa, czyli o tej sprawności, która pozwala człowiekowi czynić dobro mimo zła. Proszę zwrócić uwagę, nikt do końca świata nie zabraknie w naszym życiu różnego rodzaju przykładów zła. Bliźni chce nas okraść, oszukać, przychodzą choroby, pojawia się różnego rodzaju niesprawiedliwość. Czyń dobro mimo zła. To jest jakby zadanie męstwa. Usprawnij się. Nie ominie cię zło. Mimo zła czyń dobro. To jest zadanie męstwa. Mówiono także o cnotach teologalnych, prawda? Wierzy, nadziei i miłości. Nie będziemy do tych trzech cnót teologalnych nawiązywać, ale zwracano także w starożytności uwagę na to, że rodzina jest szczególnym miejscem wychowania człowieka do cnót naturalnych wiary, nadziei i miłości. Co to jest wiara w sensie cnot naturalnych, jako pewien filar życia duchowego człowieka? Co to jest wiara? Wiara jest pewną zdolnością, którą posiada człowiek do przyjęcia prawdy, uznania prawdy na mocy autorytetu. Dziecko w sposób naturalny ma zdolność do przyjmowania wiedzy, którą mówi mu mama, tata, babcia, dziadek i traktuje to jako prawdę. Wie, że nie wolno wkładać na przykład paluszka do kontaktu, to zabije, to zrobi ziasie. Nie rozumie tego do końca dziecko, ale wie, bo ma właśnie sprawność wiary. Ale rodzina też daje człowiekowi, normalna rodzina, kiedy ten człowiek nawet ma, powiedzmy, 2 latka, podstawy do tego, żeby się w tym człowieku wykształciła nadzieja. Co to jest nadzieja? Naturalna nadzieja. To jest ta sprawność w dziecku polegająca na oczekiwaniu dobra. Proszę zwrócić uwagę, w normalnej rodzinie, jeśli wraca mama lub tato do domu, to dziecko biegnie i krzyczy do mamy: mamusiu, mamusiu, co mi kupiłaś? Ona widzi tatę: tato, tato, gdzie pójdziemy? Prawda? A kupisz mi nowy PlayStation, a zabierzesz mnie na spacer, a pójdziemy na lodę. Co się dzieje? Oczekuje dobra. Szuka dobra. Ojciec profesor Kropit bardzo jasno o tych wszystkich rzeczach mówił, na to zwracam szczególnie mocną uwagę. Ale także normalna rodzina to jest ta rodzina, która pozwala dziecku wybudować tę trwałą dyspozycję do miłości. Co to jest miłość? Miłość od strony filozoficznej, pamiętajcie Państwo, to nie jest tylko uczucie. Miłość jest pewnego rodzaju aktem całego człowieka, najczęściej woli człowieka, polegającym na czym? Na przyjmieniu do dobra, do radowania się dobrem.
Są różne dobra, są różne miłości, są różne sposoby poznania dobra, różne miłości. Dziecko, jeśli jest normalnie wychowywane, zyskuje w domu trzy filary swojego życia duchowego, które stanowią podstawę dla całej jego młodzieńczej i dorosłej formy życia. Wiara, nadzieja i miłość. Prawda? Dlaczego dziecko idzie potem do szkoły i słucha? Bo jest w nim cnota wiary. Dlaczego cieszy się, że idzie do szkoły? Bo jest w nim nadzieja. Dlaczego w tej szkole może, jakby to powiedzieć, komunikować się z rówieśnikami, z nauczycielami, wracać do sobie? Bo jest w nim już ugruntowana miłość. Oczywiście rodzina może zniszczyć wiarę, nadzieję i miłość. Prawda? Rodzic może okłamywać swoje dziecko i często niestety to czyni. Tata może obiecywać i nie robić tego, co obiecał. Zabija nadzieję. Mama może na wiele różnych sposobów zgasić miłość w dziecku. Potem bardzo trudno to wszystko otworzyć, odbudować. To już nie jest tylko zadanie czasami etyki, wychowania, ale często psychologii. Bo człowiek nie jest czystym intelektem, nie jest czystym duchem. Prawda? Jest też właśnie pewną istotą, w której czynniki emocjonalne, nieświadome odgrywają bardzo potężną rolę. Nie wolno nam tego lekceważyć. Oprócz więc cnót teologalnych, naturalnych cnót, cnót kardynalnych, mówiono także o konieczności wychowania człowieka do tak zwanych cnót społecznych. Wymienię te cnoty społeczne, nie ma czasu na to, żeby je omawiać, ale tylko zasygnalizujmy. Pierwsza, najważniejsza cnota społeczna, matka wszystkich cnót społecznych, pietyzm. Co to jest pietyzm? Pius po łacinie to jest człowiek, który wywiązuje się z pewnych swoich obowiązków, powinności. Pietyzm w tradycji był przedstawiany jako pewnego rodzaju sprawność polegająca na czym? Na wdzięczności, na radości, na synowskim posłuszeństwie, z racji czego? Bycia obdarowanym aktem istnienia. To bardzo skomplikowana cnota, ale bardzo ważna. Co to jest pietyzm? To jest taka cnota, która sprawia, że my jesteśmy wdzięczni za największy skarb, jaki mamy, a tym największym skarbem jest nasze istnienie. Bo proszę zwrócić uwagę, dlaczego mogę mówić do Państwa? Dlatego, że jestem. Dlaczego mogę kochać moją żonę? Dlatego, że ona jest. Dlaczego mogę liczyć na pomoc mojego dziecka? Bo ono jest. Tylko istniejącym kotletem da się najeść. Tylko istniejący Bóg może mnie zbawić. I teraz człowiek, jeśli jest normalnie wychowywany, w którymś momencie swojego życia uświadamia sobie, co cudownie jest być, ale to moje bycie nie pochodzi ode mnie, ono do mnie przyszło, zostało ofiarowane. W pierwszej kolejności uświadamiamy sobie, że zostało ofiarowane przez mamę i tatę. Jestem na tym świecie, bo są moi rodzice, którzy dali mi życie. Ale po pewnym czasie się ten człowiek reflektuje, zdaje sobie sprawę z tego, że mama i tata nie mogliby dać życia, gdyby nie było dawcy życia i istnienia dla wszystkiego. To jest absolut, to jest Bóg. Pietyzm rodzi pobożność. Pietyzm rodzi cześć dla rodziców. Pietyzm także, to było jedno z haseł Akademii Zamojskiej, także urodzi patriotyzm. Bo proszę zwrócić uwagę, bo wszyscy jesteśmy obdarowani życiem, istnieniem, także z racji ojczyzny naszej.
Przecież używamy języka, którego żeśmy nie wymyślili. Jesteśmy w miejscu, które nie zostało do końca przez nas wybudowane. Chodzimy po cudownym mieście, które pokolenia ratowały, budowały, rozwijały. Jesteśmy wdzięczność winni za to, że tym wszystkim się ubogacamy. Proszę Państwa, cnoty są kluczem, tajemnicą do zrozumienia tego, czym jest wychowanie. Wychowanie jest po prostu cnotliwieniem człowieka. Zdobyciem odpowiednich cnot. Tych cnot jest bardzo wiele. Tradycja mówi tutaj no, przede wszystkim o cnotach teologalnych, naturalnych, czy o cnotach społecznych, o cnotach kardynalnych, ale tych cnót jest naprawdę, proszę Państwa, wiele. Co dzisiaj z perspektywy filozoficznej przeszkadza w wychowaniu człowieka? Trzeba to powiedzieć wyraźnie. To, że nasze rodziny są strasznie słabe. To, że nasze rodziny ulegają różnego rodzaju ideologiom, atakom i to powoduje, że nasze rodziny właściwie nie mogą realizować swojej misji. Rodzina jest właśnie tym pierwszym środowiskiem formacji człowieka i jakby rozwijania cnót. Ale proszę zwrócić uwagę, dziś już w Polsce około 30% z dzieci rodzi się poza związkami małżeńskimi. Chwała Panu, że przychodzą na świat. Ale te 30% dzieci najczęściej nie ma taty. We Francji jest już ponad 60%. Proszę zwrócić uwagę, jak ugruntować cnoty, jak dać niszę rozwoju dla tego człowieka, który przez lat, ile chłopaka wychowujemy, no to ktoś z 35 lat, nie? Moja mama, pomimo tego, że mam 51 lat, czasami dzwonię, pyta się, a nie jest ci zimno, prawda? Założyłeś kalesonki, młody synku, jesteś. Mamo, mam 51 lat. Jakoś sobie w życiu radzę. To wszystko z miłością. Więc proszę zwrócić uwagę, co może ugruntować w człowieku te cnoty, dać podwaliny pod wiarę, nadzieję i miłość? No rodzina, trwała rodzina. Dzisiaj ta trwała rodzina jest wielce osłabiona, chociażby z tego powodu, że próbuje się ją budować na zakochaniu, na feelingu, na uczuciach, nie na decyzji człowieka, nie na cnotach wierności, czystości, nie na cnotach posłuszeństwa. Nie mogę sobie odmówić, muszę przeczytać znowu jeszcze Pitagorasa, bo jest on cnota niewieści. Pitagoras 2600 lat temu mówił tak do niewiast. Zastanówcie się Państwo, ja już żonę mam, jestem z żoną 28 lat, więc tak już jakieś usprawiedliwienie jest do różnego rodzaju żartów. Tak Pitagoras mówił do niewiast. Nie każcie posługiwać sobie ustawicznie, ale pracujcie same, bo praca różami wyściela i wonią napełnia duszę kobiecą. Ofiar krwawych nie czyńcie, gdyż bogowie odwracają oczy od niewiast, której ręce krwią zgroczone. Kochajcie mężów waszych goręcej niż rodziców. Nie bądźcie wiecznym ich przeczeniem. Brzydźcie się mową lubieżną, nieprzyzwoitą. Nienawidźcie swarów i plotek wśród waszych wieczorynek. Płeć białogłowska przeznaczona jest od Bogu więcej niż męska do pobożności. Chętnie wstępuje bóstwo w piersi modlącej się gorąco kobiety.
temu ma 2600. Jakież to wady posiadają kobiety? Każą sobie wiecznie usługiwać. Nie jest tak? Zdarza się. Zapominają o pracy. Często w czasach Pitagorasa pytało, jakby wchodzą w krwawe mowy ofiary. Często też kochają rodziców bardziej niż swojego męża. Właśnie. Mowa lubieżna, nieprzyzwoita. Swary i ploty. Widać, że dzisiaj jest tych swarów, plotek wśród wieczornych fali. Wystarczy włączyć tylko telewizor, co gazetki różne. Swary i ploty. Znowu to wszystko psuje. Pitagoras zachęcał do tego, żeby jednak zachować czystość, wierność, pewną formę posłuszeństwa swojemu mężowi. Mąż też ma być posłuszny żonie. Pewnego rodzaju umiarkowanie. To wszystko ma być jakby złączone pobożnością. To są właśnie te cnoty niewieście, prawda? O których pisał, mówił, uczył nie tylko Pitagoras. Proszę Państwa, dzisiaj zagraża nam, naszemu wychowaniu, już kończę, bardzo wiele. Przede wszystkim wydaje mi się ten rozkład rodziny. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo często dzisiaj się zdarza, że nawet jak ludzie są ze sobą, no to jedzą coś i siedzą się w telefonie. Nawet tak jak razem oglądają telewizję, to każdy patrzy w swój telefon. Prawda? Więc gdzieś są dalej. Dziecko to samo naśladuje. To powoduje, że siebie nawzajem nie znamy. Nie rozumiemy. Jeśli kogoś nie znam, nie mogę go kochać. Nie mogę go kochać. Nie mogę go szanować. Jakie rzeczy nam zagrażają, proszę Państwa? Zagrażają nam wychowaniu, proszę Państwa, przede wszystkim te rzeczy, które płyną od świata, które bywają, zostały pięknie nazwane przez Jana Pawła II cywilizacją śmierci. Świat nas chce nauczyć tego, żebyśmy raczej chcieli posiadać niż mieć. Raczej byśmy byli nakierowani na sprawności techniczne niż na kulturę. Raczej na to, żebyśmy patrzyli na siebie w kategoriach właśnie jakiegoś skarbu, rzeczy niż osoby. Raczej, żebyśmy ostatecznie całe swoje życie kierowali prawem niż miłosierdziem. To zabija wychowanie. A dlaczego? Dlatego, że ten świat, który jest urządzony pod cywilizacją śmierci, on jakby deprecjonuje cnoty. Prawda? Pokazuje, że to się wszystko nie opłaca, że to jest jakby archaiczne, to jest jakby coś, co trąci myszką, powiedzmy. Wielkim zagrożeniem dzisiaj, proszę Państwa, są pseudofilozofie. Pseudofilozofie. Naprawdę, proszę Państwa, my sobie nie zdajemy sprawy z tego, ale my, mówię tutaj o ludziach zachodnich, o Polakach, o katolikach, ogromnie potrzebujemy prawdziwej filozofii. Tej filozofii, która uczy mądrości. Tej filozofii, która jest wyjaśnieniem rzeczywistości. Tej filozofii, która jest uprawą ludzkiego rozumu. A nie jakąś ideologią, nie jakąś mitem, nie jakąś fikcją. Prawda? Bez poznania filozoficznego trudno sobie te wszystkie rzeczy poukładać. Nie możemy mówić o cnotach na biologii. Nie możemy mówić o cnotach na geografii, na matematyce, chemii, fizyce. Historia nam pokazuje, że różnie bywało. Do tego potrzebna jest pewna wiedza filozoficzna. Co nam jeszcze zagraża, proszę Państwa? Zagraża nam również w dużej mierze
wiele różnorodnych ideologii, które są po to jakby wkłaczane w nasze życie, po to, żeby nas zinstrumentalizować i przez to uczynić niewolnikami. Tak? Niewolnik nie może kierować sam sobą, nie może brać odpowiedzialności za swoje życie, jest raczej jakby popychany, jest własnością kogoś. To oczywiście jest rzecz straszna. Trzeba nam powracać do cnót, do kultury klasycznej. Ten powód musimy łączyć z nawróceniem, z bliskością do Pana Boga. Dlaczego? Dlatego, że to już Augustyn odkrył bardzo ładnie, pokazał w wielu miejscach wyznania przede wszystkim, że nawet gdybyśmy mieli piękne, szczytne zamiary, a zamkniemy się na łaskę Pana Boga, to nic nie osiągniemy. Sami siebie zaczniemy zdradzać. Dopiero właśnie otwarcie się na Pana Boga i właśnie ta normalna kultura klasyczna daje szansę na sukces, na doskonalenie, na rozwój. Serdecznie Państwu dziękuję. Z Panem Bogiem.